Teatrzyk, Zielone Oko przedstawia. Robert Brutter, Druga strona medalu. Coś zobaczyć? No. Niezły balecik. Nie, no dla mnie bomba. Faktycznie. Balecik grupowy. Czego ten facet za to chce? Pieniędzy? Nie. Nie jest głupi. On chce, żebyś to pokazała na antenie. No, kto to jest ten facet, który dzwonił podobno? Ja nie mam pojęcia. Zadzwonił do redakcji, zapytał o ciebie i powiedział, że ma coś bardzo ciekawego. Mhm. Potem przyszedł i dał kasetę. Powiedział tylko, że ma nadzieję, że pokażesz to w telewizji. To wszystko? Żadnego telefonu, namiaru, nazwiska? Nie, no. Powiedział, że może sam zadzwonić. Słuchaj, Bolo, a jak on wszedł tutaj bez przepustki? To sama się spytaj o to. No dobra, i co? Myślisz, że ja mam to pokazać? To by była chyca dopiero. To co, wyrzucisz to do kosza? Nie, do kosza nie wyrzucę coś. Dzień dobry, ja znowu z telewizji. Pan minister znowu zajęty? To proszę przekazać, że mam pewien kłopot. Otrzymaliśmy materiały kompromitujące pana ministra. Oczywiście nie mam zamiaru ich emitować, ale chyba dobrze by było, żeby pan minister je obejrzał. Nie chciałabym przy okazji porozmawiać z panem ministrem o jego związkach ze spółką Vox. Jak pani pamięta, już od miesiąca dzwonię w tej sprawie do państwa. Tak? Tak, zaczekam oczywiście. Ach, połączy mnie pani z ministrem. To doskonale. A jak się masz, mały? Czego się napijesz? Cześć, kozot. Może kieliszek koniaku? Proszę pani, dwa koniaki, proszę. Słuchaj, kozot, jest duży kłopot. Jaki? Ta twoja Agnieszka. O, nie moja. No, to twoja była Agnieszka. Słyszałem, że zaczęła deptać po odciskach facetowi bez poczucia humoru. Mhm. Ona nie zdaje sobie sprawy, do jakiego stopnia oni nie mają poczucia humoru. Pomyślałem, że nie chciałbyś, żeby dowiedziała się za późno. Aż tak? Wiesz, że nigdy nie przesadzę. Słuchaj, mały, jak ja jej to powiem, to pośle mnie do diabła. Zrób to szybko, kosot. Szlak by to trafił. Chodzi o to, żeby nie trafił. Tak jest, panie prezesie. To się więcej nie powtórzy. Tak jest. Dzień dobry, redaktorze. Witaj, szalejąca reporterko. I co nowego? No, tym razem mam taką bombę, że ci kapcie spadną. No, nie przerażaj mnie, Agnieszko. I bez tego mam masę kłopotów. Czy wiesz, że Kisielewicz, minister Kisielewicz, ma jakieś mętne układy z Voxem i że od miesiąca nie chce się ze mną spotkać, nawet bez kamery? Wcale się nie dziwię, że przed tobą ucieka. No więc teraz go mam. Wiesz, co zdobyłam? Wcale nie chcę wiedzieć. Kasetę wideo.
na której goły pan minister obrabia dwie panienki. Ładna historia. A teraz ty chyba ze mną porozmawia, co? A z tobą pewnie tak, ale ja się martwię, z kim on jeszcze porozmawia. Widzisz ten aparat? A? Wiesz, co to jest? Wiem, rządówka. Wiesz, jak mi to życie zatruwa? Z tych, co mają rządówki, ja jestem najniżej. Co zadzwoni, to ktoś mnie opieprza. Spokojnie, spokojnie, Sławek. Możemy się umówić, że ty o niczym nie wiesz. No, oczywiście, Agnieszko, że tak się umówimy. W porządku. Chciałam cię tylko lojalnie uprzedzić. Lojalnie? Wiesz, po co jest strażnik na dole? No. Żeby nie wpuszczał lojalnych frajerów. Dobra, zostawcie mu. Kto ci kazał kręcić? Słyszysz? Kto ci kazał kręcić? Przecież pan wie, że prezes... To dlaczego nie oddałeś mu kasety? Upiłem się potem i prezes mnie wyrzucił z roboty. Co było w kasecie? Tylko Kisielewicz. Co Kisielewicz? Prezes, tak. No dobra. Co zrobiłeś z kasetą? Bał się. Wyrzuciłem. Wyrzuciłeś. Da! Nie będziesz takie bzdury opowiadał? Prawda. Dąż się Świetnie, że cię widzę, Agnieszko. Po co mnie specjalnie wezwałeś do redakcji? Muszę ci coś powiedzieć osobiście. Mam dla ciebie niespodziankę wartą skrzynki koniaku. Mam iść na wcześniejszą emeryturę? Jedziesz na korespondentkę do Brukseli. Żartujesz? Przecież Miklaszewski już prawie zaczął się pakować. Szefostwo zmieniło plany. Miklaszewski ma dostać coś innego. Strasznie się cieszę, redaktorze. No, myślę. Wyjeżdżasz za 2 tygodnie, może nawet jeszcze prędzej. I zacznij się już szykować. Robotę sobie odpuść, i tak nie zdążysz skończyć przed wyjazdem. Chwileczkę, przecież wiesz dobrze, co muszę skończyć. Ale daj spokój, dowiedziałem się, że minister Kisielewicz jest podobno znany ze skłonności do balecików i wcale go nie przestraszy ta twoja kaseta. Przeciwnie, spuści cię ze schodów. A właściwie... Dlaczego nie mogę tego wyemitować? Bo ja ci tego nie puszczę. A może ja sprzedam to gdzie indziej? Słuchaj, Agnieszko. No? Od kiedy starasz się o tę Brukselę? Ze 3 lata. No to nie pleć, że chcesz coś skończyć. Tylko leć się pakować. Słuchaj. 3 lata? A komu ty dasz mój program? Tego jeszcze nie wiem. W każdym razie nie weźmiesz go przecież ze sobą. Gratulacje, Agnieszko. Już słyszałem. No a co z filmem o polityku, który ci miałem pomóc zmontować? Szkoda mi jak diabli. Miałam go prawie na widelcu. Co za numer. Zatrzymaj magnetowid. Co jest? Zdaje się, że jest tam większa petarda niż myśleliśmy. Gdzie? Cofnij trochę. Dobra, stop. O, popatrz. Ten facet w głębi, odwrócony bokiem. Ten goły w krawacie? No właśnie. Poczekaj. Jasny gwint.
No przecież to prezes Voxu. No, pan Konrad Borowski. Można powiedzieć w całej okazałości. Wyborowe towarzystwo, co? Ach, no szkoda, że ludzie tego nie zobaczą. Bolo. A? Już postanowiłam. Muszę zrobić ten program. Tak, słucham. Dzień dobry. Mówi Marek Kosot. Dzień dobry. Słuchaj, Agnieszko. Dowiedziałem się czegoś, co może być dla ciebie ważne. Mianowicie? Podobno zajęłaś się jakąś bardzo niebezpieczną sprawą. Ktoś zorientowany radził, żebyś tego nie ruszała. Chyba, że ty będziesz mnie chronił. Nie. Sugerował, że nie dałbym rady ci pomóc. Słuchaj, ja niedługo wyjeżdżam, a do tego czasu chyba nic mi się nie stanie. Chciałbym tylko, żebyś zrozumiała, że to poważna sprawa. Tak, dokładnie. To jaką sprawę miał na myśli? Nie powiedział. Dziękuję, Marku. Nie martw się o mnie. Okej. Okay. Cześć. Pani Krysiu, proszę teraz nie łączyć. No, pani redaktor, naprawdę umie pani dopiąć swego. Pan chyba też, panie ministrze. Proszę, 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 niech pani siada. Ach, od razu muszę przeprosić, ale nie mamy za wiele czasu. Mam pilną naradę z dyrektorami generalnymi. Tak, tak, chcę, żeby pan wiedział, że ja nie należę do tych dziennikarzy, dla których szczytem szczęścia jest dołożenie jakiemuś politykowi. Nie. Ja nie idealizuję polityków, ale też nieraz widziałam, jakie głupoty potrafią wypisywać koledzy dziennikarze. Ale teraz nie chodzi o politykę. Interesują mnie przypadki naruszenia prawa. I kiedy dowiaduję się, ilu wnioskom spółki Vox o kredyty, ulgi, a nawet koncesje udzielił pan poparcia, no pan albo pański resort, i o ilu z nich decydowali ludzie, którzy w różny sposób są z panem związani, to widzę w tym materiał i dla siebie, i dla prokuratora. Tak. To są albo bzdury, albo celowe insynuacje. Każda dobra firma korzysta z jakichś kredytów. Proszę mi powiedzieć, gdzie zostało naruszone prawo? Przypadkiem spory wpływ na przyznawanie koncesji ma pański partyjny kolega, prawda? Obrzydliwa insynuacja. A czy pan zna prezesa Voxu, Konrada Borowskiego? No, spotkałem go kilka razy. Jak pani wie, zdecydowanie różnimy się w wielu kwestiach. Oczywiście, oczywiście. Pan legenda styropianu, a on były członek KC. Legenda styropianu. To trywialne określenie. O, z czasem niejedno się trywializuje. Czy pan często z przygodnymi znajomymi organizuje rozbierane prywatki? Co to ma być? Ubecki szantaż? Że każdy z opozycji to świnia albo złodziej? Za wiele razy tego wobec mnie próbowano. Nie, nastraszy mnie tym pani. No, a ja mam taśmę wideo z takiego baleciku. Ubecka fałszywka. Co panią tu przysłał? O, proszę się uspokoić. Ja na pewno nie wyemituję takiego materiału. Dla mnie pan może robić te rzeczy nawet, nie wiem, z wielbłądem. Tak, chodzi tylko o to, że to jest dowód pana zażyłości z Borowskim, a pan udaje, że prawie go pan nie zna. Dla kogo pani to robi? Pani przecież i tak za parę dni wyjeżdża. Jest pan pewny, że ja pojadę? Spółka Vox jest czysta, pan jest czysty, a ja pojadę, tak? Oczywiście. No, pani redaktor, było mi bardzo miło. Wątpię.
Proszę, niech pan wsiada. Poznaje mnie pani? Tak, widywałam pana często u Kosota. Nazywają pana małym. Zgadza się. Kisielewicz straszył panią? Nie, raczej zniechęcał. I co? Zostawi pani tę sprawę? Nie. No tak. To i ja panią nie przekonam, prawda? Niech pan nawet nie próbuje. Wobec tego proszę wziąć ten pistolet. Przyda się pani. Ale... Od tej chwili niech go pani ma cały czas pod ręką. Tu jest bezpiecznik. Ja tego nie chcę, proszę pan. A chce pani dożyć jutra? Na moje oko nawet z tym ma pani nieduże szanse. Skąd pan to wszystko wie? Może gdybym więcej wiedziała, łatwiej byłoby mnie przekonać. Za stary wróbel jestem na takie teksty. Powodzenia. Przewracane szuflady. Książki to straszne. Co to jest? Spokojnie. Ja ani słowa. Tamarze ci nic nie zrobimy. Nie, nie zbliżaj się. Nie! Gaz! Ratunku! Agnieszko, szybko do mojego samochodu, wsiadaj. Szybki jesteś, mały. Dwóch zbirów było u mnie w mieszkaniu. Oni chcieli mnie zabić. Pojechałem za tobą. Mówiłem ci, że pchasz palce między drzwi. Gdzie cię zawieźć? Do Kosota? Nie. Może na policję? Twoja sprawa. Mnie tam nie było. Czy myślisz, że oni wrócą? Tak. Masz ten pistolet? Trzymaj. Tu jest zapasowy magazynek. To już wszystko, co mógł zrobić. Dziękuję. Ja tu wysiądę. Jak to? Więc ona miała pistolet, tak? Tak, panie prezesie. I to ona zaczęła strzelać. Ledwie żeśmy uskoczyli. Potem wybiegła i odjechała polonezem. To po to ja wysyłam swoich ludzi, żeby tak spartaczyli robotę? No, ale... I teraz ani kasety, ani dziewczyny. Musiała mieć jednak jakąś ochronę. Żeby tylko nie poleciała do... U opu. Mam tam jakiś kontakt i będę o wszystkim wiedział. Ale jednak redaktorka jest niebezpieczna. I trzeba się jej pozbyć. Trzeba tylko ustalić, gdzie się schowała. No. A jak nasze interesy, panie Bergis? Tak. Znamy jakiś termin? Połowa przyszłego tygodnia, panie prezesie. Dopinam ostatnie szczegóły z kupcem. To bardzo dobry interes dla Voxu. Zgłosiłaś policji o tym napadzie? Tak, zgłosiłam. Ale głównie ich interesowało, czy mam pozwolenie na broń. Dobrze, że jestem taki znajomy policjant. Bierze udział w programach telewizyjnych. Nie możesz pokazywać się teraz u siebie w domu. Ani w pracy. Ten napad może się powtórzyć. Tak, zadzwoniłam do telewizji i wzięłam tydzień urlopu. Mądrze. Wiesz, wywiozę cię na wieś i schowam na jakiś czas. Obejrzałem sobie te kasety. No. Nie przypuszczam, żeby Kisielewicz, któremu jak dotąd grozi najwyżej skandal polityczny, zaryzykował przestępstwo kryminalne. Słuchaj, władza to narkotyk. Czasami takiemu facetowi wydaje się, że skandal i wypadnięcie z gry jest gorsze niż śmierć. Chyba to nie on jednak nasłał tych zbirów. A kto?
ktoś, kto też był na tej kasecie. Albo ktoś, kto bardzo potrzebował haka na Kisielewicza. A kto to jest ten trzeci facet na kasecie? Nie mam pojęcia. No dobrze. Spróbuj się teraz trochę przespać, Agnieszko. O, dobra. Ogromny zaszczyt. Pan minister w moich skromnych progach. Czym mogę służyć? Koniak? Whisky? Mam nawet bardzo dobre sherry. Nie. Dziękuję, dziękuję. Sprawy zaszły o wiele za daleko, panie Borowski. Tak? Wycofuję się z tego. Ależ dlaczego, panie ministrze? Jeszcze się pan pyta. Panie prezesie, z cichej, poważnej transakcji zrobiła się gangsterska afera. Pana nieudolność jest niebezpieczna. Umywam ręce. Panie ministrze, sprawy zaszły bardzo daleko. Za tydzień transakcja zostanie sfinalizowana i firma Vox wypłaci panu prowizję. Podjąłem decyzję. Nie przekona mnie pan. Pomagałem wam bardzo długo, może za długo. I może za darmo, co? I może już zapomniałeś, gnojku, że siedzisz u mnie w kieszeni po uszy i że mogę cię w 5 minut załatwić tak, że z pierdla nie wyjdziesz. Jak pan śmie? Tylko dzięki mnie możesz udawać ważniaka. Bez moich pieniędzy nawet cię z tej twojej partii wyrzucą. No... Zrobisz, co ci każę. Dostaniesz swoją działkę i więcej. Nie będę cię potrzebował. A jak będziesz się rzucał, to powiem o tym i owym twojemu ministrowi. Albo może wicepremierowi, co? Wypieprzą cię w 5 minut. Nie wierzysz? Wierzę. No... To zapomnijmy, drogi panie ministrze, o tej przyjacielskiej sprzeczce. Myślę, że już za tydzień nie będzie żadnych problemów. To rozsądne. Przy nim nie wywinął żadnego numeru. Sami to wiedzą. Rosjanin zdąży? No słuchaj, teraz to jego kłopot. Dobra, dobra. Coś jeszcze? Tak. Kosot zaopiekował się dziewczyną. No to co? Nic nie wie. Jak będzie szaleć, to on go stukną. Jak uważasz? Mały, sam wiesz, że tu się nic nie da zrobić. Wiem. Cześć. Doskonale. Klient będzie przygotowany. No, oczywiście. Spotkamy się z Kisielewiczem i razem przyjedziemy do pana. Rosjanin zdąży z towarem. Zdąży. Dla mnie 5 000 zaraz po transakcji, tak? Dobra, zainwestuję w pana, bo myślę, że jeszcze będziemy współpracować.
panie... Tak? No, jak się masz, Agnieszko? Ach, to ty, Marku. Cieszę się, że dzwonisz. Już mam trochę dość tego siedzenia w tej dziurze. Twoi znajomi są bardzo sympatyczni, ale chciałabym wrócić do Warszawy. O, już niedługo. A czy czegoś się dowiedziałeś? Tak. No, jak przypuszczałem, to ludzie Borowskiego napadli na ciebie. Przydusiłem trochę Kisielewicza, dosłownie. I on to potwierdził. A, jutro wszystko się rozstrzygnie. Cierpliwości. Pańskie akcje, panie Bergis, bardzo spadły. Jak można było dopuścić do tego, żeby jakiś były komandos w biały dzień porwał naszego klienta i $500,000? Tak się dać zaskoczyć i jeszcze do tego oberwać w łeb. Ha! Przecież mieliście obstawę. Mówiłem, panie prezesie, że Kosot i jego ludzie to cholernie niebezpieczni faceci. Znam ich trochę. Dużo nam z tego przyszło. Klient pewno pływa w Wiśle, a ten Kosot ma $500,000. Nie sądzę, żeby zabił klienta. On nie zabija na zimno. Kosot gdzieś go trzyma. I ja go znajdę. Jak wojna, to wojna. Daję panu 3 dni, Bergis. Potem Rosjanin wyjeżdża i cały interes diabli wezmą. Specjalnie nie kryją. Coś w tym jest. Wygląda na to, że czekają na nas. Skoro już wiemy, że to pułapka, to wpakujemy w nią Kosota. Co zrobimy? Myślę, że upozorujemy atak od frontu i jednocześnie po cichu dobierzemy się do nich od strony ogrodu. Weź ludzi i zajdź ich od tyłu. Dobra. My zaatakujemy z tej strony. Dobra. Ruszamy. Kosot z ludźmi jest na górze. Będą skakać przez okna do ogrodu. Chodźmy. Panie Bergis! Panie Bergis! Mamy klienta! Był w piwnicy! Kosot, gdzie pieniądze? Liczę do 3. Nie tak nerwowo, mały. Są w bagażniku mojego BMW. Weźcie ich do furgonetki. Wszyscy jedziemy do leśniczówki. Daję. Szybciej. Może po kieliszeczku, panie Bergis? Nieźle się pan spisał. Dla mnie i dla klienta może być po kieliszeczku, panie prezesie, ale dla Rosjanina proponuję szklankę. A cóż to tak długo nie widać Kisielewicza? Pewnie nie może trafić. No, nareszcie... Panie ministrze, teraz jesteśmy już w komplecie. Większego zadupia nie było, co? Ledwo trafiłem. A gdzie trzymać tego Kosota i jego kompanów? Niech pan będzie spokojny, panie ministrze. Są pod kluczem. Dobrze. Mamy wszystkie gwarancje i wszystkich gwarantów, tak? Tak. No, хорошо. Patrolnie zapakowane. Wszystko w porządku. Czy pan Kisielewicz potwierdza, że w środku jest dokładnie taki towar, jaki zamawialiśmy? Tak. I załatwmy to szybko. Nie mam ochoty dostać choroby po promieniu. No to czas, panowie. Ręce do góry! Bergis! No ładna historia! Co?
Widzę, że nie upilnowali cię goryle prezesa. Leśniczówka jest nasza. Lepiej odłóż mały tego gnata. Ty, Kosot, zawsze o krok przed orkiestrą. Larry, weź neseser z forcą. Już! Kosot! Rzuć broń! Brygada anty... Mały... Ale z ciebie sukinsyn. Musiałem tak postąpić, Kosot. To bardzo poważna sprawa. Mieliśmy cynk o dużym przerzucie rzadkiego materiału radioaktywnego i o tym, że Kisielewicz macza w tym palce. Wiedzieliśmy, kto ma być kupcem i udało się go nakłonić do współpracy. Zamiast niego podstawiliśmy literata. Ja robiłem za pośrednika jako Bergis. Nie moja wina, że twoja była dziewczyna się w to wmieszała. A ty to co? Kim ty jesteś? Porucznik? Kapitan. Kontrwywiad. A poprzednio to byłeś z nami służbowo? W każdym razie raporty pisałem na tyle niepełne, żebyście nie poszli siedzieć. Tak wygląda druga strona medalu. W teatrzyku Zielone Oko usłyszeliśmy słuchowisko Roberta Bruttera Druga strona medalu w adaptacji Haliny Szopskiej i reżyserii Sławomira Olejniczaka. Wystąpili Ewa Serwa, Adam Bauman, Cezary Nowak, Jan Prochyra, Robert Tondera, Andrzej Precik, Kazimierz Mazur, Marek Frąckowiak i Wacław Szklarski.